także Sokratisa, ale o tym za chwilę. Rusza Thomas Müller, nie ma tutaj offside'u. Lewandowski! Lewandowski! Gol! Ależ początek! 9 gol! Der Klassiker! Roberta Lewandowskiego w lice i zrównał się z Karlem Kajcem, Rumenigę! Eksplozja radości na Allianz Arenie, ale odnosimy wrażenie, że ta pozycja nie była czysta. Wydaje się, że był na minimalnym zwolonym Robert Lewandowski. On uwielbia mecze z Borussią. 11 bramek już wbił, w tym ten gol najważniejszy oczywiście w finale Ligi Mistrzów na Wembley. Wszedł niemal 5 laty. Jest już Thomas Müller. Müller na pole karne. I co? Musi być gol! To był wyrok! Minimalnie wysunięty przed bodaj Łukasza Piszczka w tej sytuacji. Tak jest, Frank Ribery. Do Bayernu! Trzech zawodnicy Bayernu, James Rodriguez do granie, na pole karne, gol, knockout, Thomas Müller jest 3-0, nieprawdopodobne to co oglądamy. Ostatnio na Olympiastadionie w Berlinie Brazylia grała z Niemcami. Ribery jednak do końca, Ribery z łatwością minął Piszka, Ribery, jak to się zakończy, zamieszanie i gol, chyba Robert Lewandowski, to pesać Polaka i mamy już rezultat 4-0. Jeszcze dyskutują zawodnicy Borussii z arbitrem, ale tutaj nie można się chyba niczego dopatrzeć, choć było tam potężne zamieszanie. No to dopełnili w takim razie chyba tego obrazu nędzy i rozpaczy. Szansa. Szansa dla zawodników Bayernu. Frank Ribery! Co tu się dzieje? Już zagląda w pole karne, zwiódł rywala. Mario Götze, być może będzie próba strzału. Lewą nogą Götze, słupek Mario Götze. A więc nie ma bramki na 1-5, ale to jeszcze nie koniec. Chociaż mamy tutaj offside. Jozua Kimmich. Kimmich, świetne odegranie od Müllera. Kimmich i jest! Mamy hat-trick!